jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieśla-Kosparska. Dzisiaj moim i waszym gościem jest pan Tomasz Wrzesiewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz kolejny mam przyjemność porozmawiać z panem, ale zanim wprowadzimy do naszego dzisiejszego tematu i przypomnimy też ten wcześniejszy, to najpierw kilka słów wprowadzenia dotyczących no właśnie pana specjalizacji, pana doświadczenia. I to już wszystko wyjaśni, to spowoduje, że ten nasz temat będzie właściwie oczywisty. Tomasz Wrzesiewski, menadżer, konsultant i trener z 18-letnim doświadczeniem w biznesie i branży szkoleniowej, specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych rozwiązań biznesowych dla klienta w obszarze zarządzania projektami, zarządzania strategicznego i zarządzania sprzedażą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy i zarządzania zespołami o różnej specjalizacji. Zarządzał restrukturyzacją dużych i małych firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Specjalizuje się również w prowadzeniu warsztatów z zakresu zarządzania portfelem projektów, zarządzania projektem, zarządzania strategicznego, modelowania procesów biznesowych, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zespołem. Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej. Panie Tomaszu, gdy rozmawialiśmy ostatnio, jakiś czas temu, gdy nagrywaliśmy naszą rozmowę, przygotowaliśmy podcast, rozmawialiśmy o metodach zarządzania projektami, o tym, jak wybrać właściwą ścieżkę. I taka moja zachęta dla tych słuchaczy, którzy być może tamtego odcinka nie słyszeli, on jest dostępny we wszystkich aplikacjach podcastowych, serdecznie zachęcamy, żeby przesłuchać. Oczywiście, jasne. A ten nasz dzisiejszy temat, nasz dzisiejszy odcinek będzie dotyczył praktyki zarządzania zespołem projektowym na przykładzie projektu budowy 75 km autostrady w Serbii. I najpierw zapytam i poproszę o wyjaśnienie, dlaczego akurat ten przykład, dlaczego budowa autostrady w Serbii? No, fajne pytanie, rzeczywiście. Dlaczego? No, z podstawowego powodu, że to jest jeden z głównych kilku projektów, które ja i mój zespół w tym momencie wspiera i którym się zajmujemy bardzo aktywnie już od pewnego czasu. Tak więc wydaje mi się, że ten temat może naszych słuchaczy zainteresować, bo z jednej strony oryginalny, dwa, że nie wszyscy muszą i mogą mieć do czynienia z projektem, której wartość jest powyżej miliarda euro. Tak więc uznałem, że pewne elementy, które się tam dzieją, mogą być dla naszych słuchaczy właśnie interesujące. Świetnie. To w takim razie zacznijmy od tego, ponieważ będzie pan mówił o tym, jak zarządzać zespołem projektowym, a zacznijmy w ogóle od tego, jak wygląda samo tworzenie zespołu projektowego dla tak dużego projektu. Na tym konkretnym przykładzie odpowiem. Oczywiście on jest za duży, żeby być zarządzany centralnie przez jedną osobę. W związku z tym został podzielony na trzy fragmenty. Tam są trzy sekcje, które każdy z nich wspieramy i każde z tych trzech sekcji posiada osobnych kierowników projektów, osoby, które są dedykowane w 100% 24 godziny na dobę do kierowania tymi dużymi trzema przedsięwzięciami połączonymi w sumie finalnie. Jak będziemy jechać na autostradę w kierunku granicy z Bośnią, to specjalnie nie powinien widzieć, że istniała różnica w poziomie zarządzania pomiędzy sekcją pierwszą, drugą a trzecią. Natomiast cały proces, on zaczyna się dużo wcześniej niż faktyczna realizacja, bo zaczyna się od tego, że dany projekt musi być bardzo szczegółowo już na etapie kontraktowania przeliczony, policzony, pomierzony, poważony, zdiagnozowany. Mamy wiele rzeczy, które są bardzo interesujące, między innymi wykopaliska, gdzie właśnie w ciągu autostrady budowanej teraz istniała stara rzymska wioska osadnicza, gdzie w tym momencie tylko archeolodzy pracują i przenoszą wszelkie pozostałości, co dla nas jako wykonawców jest bardzo interesujące, bo jesteśmy w stanie mieć dostęp do rzeczy, które mają naprawdę wiele setek tysięcy lat.
Dużo uczymy się na tym przykładzie projektu i dodając jeszcze, byliśmy świadomi, że tego rodzaju zdarzenia mogą mieć miejsce, dlatego też odpowiedni budżet niemały na działania archeologiczne w naszym projekcie był policzony i widać, że będzie również wydany. Tak więc jakkolwiek orientalnie ten rejon dla Państwa nie brzmi, wszelkie praktyki biznesowe, nawet z dużym plusem, są tam zagwarantowane i faktycznie cokolwiek, co pozostaje jako dorobek jednak ludzkości na przestrzeni dziejów, będzie zachowane, przeniesione do muzeum bardzo w sposób skrupulatny, zabezpieczony i pokazywany też przyszłym pokoleniom. Cały projekt rozpoczynał się od tego, że oczywiście poza zwykłą strukturą trzeba było przygotować odpowiedź na zapytanie ofertowe, mieć pełną wiedzę na temat tego, co, gdzie, kiedy, w której części danego projektu będziemy budować, kto za co będzie odpowiadać, więc proces przygotowania do realizacji zajął grubo ponad rok. Od tego się wszystko zaczęło. Faktycznie, tak jak Pan wprowadzał projekt olbrzymi, też nie powinno dziwić, że tyle czasu zajmuje przygotowanie. Proszę mi powiedzieć, jaka jest rola kierownika projektu, zanim jeszcze projekt nie został formalnie zawiązany? No właśnie, bo to jest, wydaje mi się, rzecz, która może być interesująca dla wielu osób, nie tylko z branży budowlanej. Kierownik projektu w projektach tej klasy, przede wszystkim infrastrukturalnych i budowych, pełni zupełnie inną rolę niż kierownik budowy, czyli osoba odpowiedzialna za realizację. Chociaż w wielu firmach widzę, że te dwie pozycje się łączą z niekorzyścią dla realizacji. Kierownik projektu de facto odpowiada za takie trzy strumienie. Pierwszy z nich to jest zarządzanie całym zakresem realizacji. To oczywiście pod tym bierzemy pod uwagę zarządzanie zasobami, zarządzanie całym zakresem prac, czyli wszelkimi obiektami inżynieryjnymi, wszystkimi elementami, które będą tam wykonywane, te, które widzimy i te, które nie widzimy. No i oczywiście jest osobą odpowiedzialną za czas, czyli czasem nie da się zarządzać, rzecz jasna, ale to, co my robimy w jednostce czasu, już bardziej, czyli za właściwe gospodarowanie zasobami, osobami, sprzętem, materiałami, aby ten czas był jak najbardziej krótki, jak najbardziej adekwatny. Ale to jest tylko część. Część, która niestety w wielu realizacjach staje się dominująca, a mianowicie zarządzanie zakresem, bo oprócz tego mamy zarządzanie jakością. I chciałem tutaj zwrócić uwagę nie tylko osobom z branży budowlanej, ale też osobom z innych branż, że odpowiedzialność za jakość, jeżeli jest wyłączona spod odpowiedzialności kierownika budowy, to jest procesem, który zazwyczaj przyczynia się na rzecz sukcesu projektu, a nie stanowi dodatkowej uciążliwości. Dlaczego? Na przykład myślę, że nawet z literatury i z prasy i telewizji znają Państwo przykłady projektów, w których właśnie poświęcono jakość ze względu na to, żeby zdążyć z czasem. Często jest tak, że między innymi pewne współczynniki giełdowe albo sposoby rozliczania zarządów sprzyjają tego rodzaju patologicznym zachowaniom, że poświęcamy jakość na rzecz czasu, zasobów, zakresu. No i potem przez wiele lat mamy problem z tym, co oddaliśmy, musimy naprawiać. Nie chcę się pastwić, patrząc na pewne przykłady z tego obecnego i wielu tygodni wstecz, kiedy właśnie czytam, że jakiś projekt miał być oddany do realizacji i się niestety będzie musiał opóźnić, bo kontrola jakości zewnętrzna zauważyła błędy technologiczne. To samo dotyczy developmentu software'u, który nie spełnia wymagań jakości, ale jest wydawany, bo trzeba oddać na czas, gdyż powiedziano kiedyś, że w tym, a nie innym momencie dany software będzie uruchomiony u klienta. Tak więc to, co postuluję i co tam u nas w projekcie ma miejsce, to jest wyodrębnienie osoby odpowiedzialnej za jakość, czyli tak zwany Quality Assurance Officer, od kwestii związanej z zarządzaniem budową jako taką. Trzecią kwestią jest znowu zarządzanie kwestiami kontraktowymi, o czym też chwilę będę chciał porozmawiać. Zarządzanie kwestiami kontraktowymi, czyli weryfikacja cały czas, czy na przykład to, co dowozimy, jest rzeczywiście spójne z tym, co sprzedaliśmy, co się znajduje w kontrakcie. I ta część u nas w projekcie jest również częścią niezależną, to znaczy nie dopuszczamy do tego, aby na przykład osoba koordynująca realizację
uczyniła pewnego rodzaju ustępstwa z punktu widzenia kontraktu, czyli na przykład samodzielnie zredukowała zakres tyle tylko, żeby zdążyć na czas. Albo drugi przykład, jeszcze częściej występujący w wielu firmach, z którymi miałem do czynienia, gdzie na przykład kierownicy projektu nie mają czasu na to, aby zarządzać tak zwanymi pracami dodatkowymi. Tak więc klienci dostają bonusy, bo nie mamy kiedy załadować taczek. Tak więc te trzy kwestie, o których mówiłem przed chwilą, zarządzanie zakresem, wszelkie kwestie związane z procesem kontraktowania i weryfikacji spójności naszego projektu z tym, co zostało podpisane na etapie sprzedaży czy też kontraktowania oraz kwestie jakości jako trzy niezależne strumienie odpowiedzialności są integrowane na poziomie kierownika projektu i mówiąc po ludzku, kierownik projektu odpowiada za te trzy aspekty realizowane równolegle. Zarządzanie zakresem, proces kontraktowania i spójności realizacji z kontraktem oraz kwestie jakości. To jest rola kierownika projektu. Ona lub on mają co robić 24 godziny na dobę. Mówił Pan o kierowniku projektu, ale też gdzieś padło w tej wypowiedzi, czy też wspomniał Pan kierownika budowy. Czym się różni rola jednego i drugiego, kierownika projektu i kierownika budowy? W skrócie można powiedzieć tak, że kierownik budowy zarządza wszystkim tym, co widzimy. Wychodzimy na plac i widzimy, że jest budowany most, wychodzimy na plac, widzimy, że jest tworzony nasyp, układane są pewne elementy stanowiące odwodnienie, więc całość prac, która ma fizyczną materializację w postaci tego, co będzie całą esencją naszego projektu, czyli budowa autostrady, jest w odpowiedzialności kierownika budowy, osoby, która zarządza całym zakresem realizacyjnym, wykonawczym, tym, co się mieści w kwestii tak zwanego trójkąta projektowego, czyli tam, gdzie mamy zakres, czas i zasoby niezbędne do realizacji zakresu. To jest odpowiedzialność u nas w tym konkretnym projekcie kierownika budowy, funkcji osobnej. To, co należy zwrócić uwagę, co może też być ciekawe i nie wszędzie na świecie są tego rodzaju rozwiązania, to, że z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej za projekt w kwestii wykonawczej, wszelkiego rodzaju odpowiedzialność za stabilność konstrukcji, za jakość, też pociągnięcie za odpowiedzialność, do odpowiedzialności, jeżeli coś byłoby nie tak, odpukać oczywiście, nie może się to wydarzyć z konstrukcją, zawaleniem się, niskim jakością wykonawstwa, jest w odpowiedzialności kierownika budowy, nie kierownika projektu. To jest bardzo duża rzecz, tak? Myślę, że Państwo sobie wyobrażają, że dzięki temu, że tak naprawdę ta odpowiedzialność fizyczna, materialna, osobowa jest właśnie po tej stronie, po stronie osoby, która odpowiada za wykonanie, za jakość, za stabilność, za spełnienie wszelkich norm, za wszystkie testy, które sprawdzają i weryfikują, że to, co zostało wykonane z odpowiednich materiałów stanowiących właściwą nośność, wytrzymałość, testowane przez niezależne zewnętrzne instytucje, centra badawcze i tak dalej. Za to fizycznie odpowiadam, a więc nie mogę zgodzić się, że ktoś z zewnątrz, na przykład kierownik projektu, odpowiedzialny za moją część, kwestie kontraktowe i jakość, przyjdzie i będzie czynić jakieś naciski związane z tym, że mamy użyć niższej jakości materiałów, spowodować, że procesy technologiczne będą realizowane szybciej niż do tej pory. Ta odpowiedzialność po stronie kierownika budowy powoduje, że w naturalny sposób też kwestia doboru osobowego i relacji pomiędzy kierownikiem projektu a kierownikiem realizacji staje się kwestią dominującą, bo ta współpraca tutaj musi następować, biorąc szczególnie pod uwagę, że kwestia odpowiedzialności jest rzeczą bardzo poważną, bo tu nie mówimy o pomidorze, który zgnije lub nie zgnije i konsekwencje tego będą niewielkie, tylko naprawdę przez najbliższe wiele, wiele, wiele lat do przodu, jeżeli coś byłoby nie tak, to jednoznacznie osoba odpowiedzialna za te błędy jest zidentyfikowana i się z tej odpowiedzialności nie wywinie. Dlatego też ta rola jest kluczowo ważna i zapewnienie jej niezależności od pionów finansowych, od pionów związanych z zarządzaniem projektem, od jakichkolwiek osób czy też działów, które mogłyby mieć interes w tym, aby
To hipotetycznie oczywiście, bo z tym nie mamy do czynienia, ale taką sytuację możemy sobie wyobrazić, żeby powodować coś, że jakość oddanej konstrukcji będzie niższa. W tym momencie na poziomie już wręcz ustawodawczym ta odpowiedzialność jest jednoznacznie identyfikowana po jednej konkretnej, osobowo wskazanej stronie. Tutaj to jest postać, to jest osoba. To jest osoba, która się podpisuje, jest imiennie wskazana, w związku z tym nie można powiedzieć, że to nie moja odpowiedzialność kogoś innego. Ta właśnie osoba, czyli kierownik budowa, jest fizycznie, faktycznie, formalnie całym swoim majątkiem i całą swoją osobą odpowiedzialna za to, co jest wykonywane. Uważam, że tego rodzaju rozwiązanie jest kluczowo ważne, gdyż powoduje, że swego rodzaju unikanie odpowiedzialności nie ma miejsca. I generalnie oczywiście w zależności od skali dolegliwości projektów proponowałbym, żeby takie rozgraniczenie pomiędzy budową, jakością i kontraktowaniem mieć jednak na poziomie poszczególnych osób rozdzielone. Mówił Pan o kierowniku projektu, mówił Pan o kierowniku budowy i o ich odpowiedzialności, ale to nie jedyne osoby w zespole, na których odpowiedzialność czy też pewnego rodzaju uprawnienia ciążą. Kogo jeszcze można byłoby w zespole wymienić jako taką osobę, która jest jedną z kluczowych dla realizacji projektu? To są bardzo ważne role, celownie nazwę ich funkcją, tylko role w projekcie. W niektórych metodologiach projektowych nazywane task managerami, czy tak naprawdę koordynatorami poszczególnych prac. To są osoby również posiadające funkcje menedżerskie, czyli takie, które odpowiadają za wynik, a nie za wysiłek związany ze staraniem się. Osoby odpowiedzialne za poszczególne fragmenty prac. Na przykład mamy w naszym projekcie jeden duży most budowany, który będzie przecinał rzekę Sawa. Jest tam bardzo już wysoki stopień zaawansowania realizacji. Ten most jest podzielony znowu na trzy fragmenty. Fragment lewy, centralny i prawy, gdzie każda z tych części posiada osobną osobę koordynującą pracę. Chociażby dlatego, że teoretycznie most będzie wyglądał względnie podobnie, ale innego rodzaju zakres prac tworzy się po lewej stronie, prawej stronie, a już nie mówiąc o stronie centralnej, gdzie część prac jest wykonywanych z barek, z określonych innych sprzętów, które nie muszą występować po lewej czy też po prawej stronie. Tak więc te role są przede wszystkim wspierające, jasno określone. Mówię o task managerach, koordynatorach prac. Osoby te odpowiadają za wykonanie poszczególnych działań, mają pod sobą podporządkowane konkretne osoby w strukturze. No i oczywiście mają ustalone cele, zakresy działań, określone sposoby monitorowania postępów pracy, raportowania tychże postępów, szybkiego, wyprzedzającego informowania o zdarzających się ryzykach. Tak więc bardzo odpowiedzialna funkcja. Uważam, że Państwa, nasi słuchacze, jeżeli zarządzają projektami i próbują zrobić rzecz, która jest trudna do opanowania, a mianowicie zarządzać zarówno z poziomu strategicznego, taktycznego i operacyjnego, czyli być sterem i żeglarzem okrętem, to można popełnić bardzo duży błąd, że nigdy nie ma czasu na to, żeby zarządzać projektem, bo 100% czasu zajmuje nam zarządzanie zadaniami. I tego rodzaju tendencje również w projektach tej klasy, o której mówiliśmy, widziałem w wielu przedsięwzięciach. W związku z tym jedną z pierwszych rzeczy, które zawsze postuluję, jest to, żeby we właściwy sposób opisać odpowiedzialność poszczególnych osób za takie odcinki, z których będą się w stanie wywiązać. Praktyka pokazuje, że kierownicy projektu zazwyczaj, szczególnie jeżeli wyrośli oni lub one z części realizacyjnej, próbują zarządzając projektem poszczególnymi częściami, czyli mamy mnóstwo kierowników projektów, które de facto zarządzają budową, albo dużo kierowników budowy, którzy zarządzają poszczególnymi zadaniami w projekcie. Proszę sobie spróbować samemu odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dobra postawa i jeżeli nie, a do tego proponuję do takiej refleksji, to we właściwy sposób zmienić podejście, a mianowicie na takie, gdzie powinniśmy we właściwy sposób wyważyć odpowiedzialność i możliwości. I w tym momencie właśnie powołanie tych koordynatorów poszczególnych prac pozwala nam po pierwsze mieć jakościowo optymalny zespół, którym każdy wie, za co odpowiada.
odpowiedzialności są zrównoważone z możliwościami. No i oczywiście musimy bardzo płynnie potrafić się koordynować, dlatego że rzeczywistość to nie plan, w związku z tym bardzo często niektóre działania są realizowane później niż planowaliśmy. Mamy też takie fragmenty prac, które idą szybciej niż planowaliśmy. Trzeba na to spojrzeć z pewnego dystansu i właśnie w tym celu potrzebne są i niezbędne narzędzia monitorowania postępów pracy, żebyśmy rozmawiali nie tylko i wyłącznie o tym, gdzie jesteśmy, ale o tym, jaki jest wpływ tego miejsca, w którym jesteśmy, na te trzy elementy, które wcześniej sobie mówiliśmy, czyli zakres, czas i zasoby. Tego rodzaju przeglądy są niezwykle ważne z punktu widzenia realizacji i task managerowie, czyli koordynatorzy prac, odpowiedzialni za pewne fragmenty prac, odgrywają w tym obszarze bardzo ważną rolę, moim zdaniem kluczową. To jest ważniejsza funkcja, jeżeli chodzi o sukces w projekcie, niż kierownik projektu. No i właśnie, wspomniał. Subiektywnie. Wspomniał Pan o narzędziach komunikacyjnych, o tym, że musicie być na bieżąco z postępem realizacji poszczególnych zadań. W jaki sposób się to odbywa? Mamy teraz mnóstwo narzędzi online'owych, które pozwalają nam na łatwiejszą czy też bardziej efektywną pracę w zespole. Jestem ciekawa z Pana doświadczenia, z Pana perspektywy, które narzędzia najlepiej się sprawdzają albo jaka ich konfiguracja? Odpowiem troszkę może niezgodnie z mainstreamem, bo jest bardzo wiele osób, które po prostu sprzedaje narzędzia, mówiąc o tym, że są najlepsze. No i każdy ma swoją definicję, dlaczego akurat moje narzędzie jest najlepsze. Tak naprawdę kwestią indywidualną jest wybór, bo niektóre projekty wymagają większego rozbudowania funkcjonalności poszczególnych narzędzi, gdzie indziej nieco mniejszych. My, wydaje mi się, że podeszliśmy w tym projekcie w ten sposób, w którym powinniśmy podejść, a mianowicie zadaliśmy sobie pierwsze podstawowe pytanie, co chcemy widzieć, o czym chcemy rozmawiać. Proszę zwrócić uwagę, że jest jedna rzecz, którą wcześniej nie wyjaśnialiśmy. Harmonogram projektu, tego, o którym mówimy, składa się z trzech osobnych harmonogramów. W jednym z nich mamy w tym momencie powyżej 700 pozycji. I te 700 pozycji to nie jest 700 czynności, to są zadania do wykonania. Część z nich trwa miesiąc, część z nich trwa dwa tygodnie. Ale to są takie grube kawałki, to są tak zwane pakiety pracy do wykonania, dzielące nam się dalej na poszczególne czynności wykonywane na co dzień. Więc pierwsze pytanie, które zostało zadane, było następujące. Co my chcemy widzieć? I akurat ten projekt ma to w sobie, że jest dosyć duża fizyczność tego, co wykonujemy. Tak? Czyli jeżeli ktoś coś zbuduje, to widać. Jeżeli ktoś coś przyspawa, to również widać. Więc pytanie pierwsze było znowu. Powtarzam się, ale to jest ważne. Co my chcemy oglądać? Drugie pytanie było następujące. Czego nasi ludzie w tym momencie, z czego korzystają? Co już mają? Bo implementacja, wdrożenie narzędzi do zarządzania czymkolwiek, nie tylko projektami, ma to co do siebie, że czasami stanowi samo w sobie jeden duży projekt. Jeżeli przykładowo, mam nadzieję, że uchronimy przynajmniej parę osób bez zbytniej megalomanii, ale jeżeli ktoś słucha i tego rodzaju wnioski wyciągnie, że być może percepcja zarządzania była moja niewłaściwa i potrzeba w tym zakresie ją zmienić. Widziałem wiele wdrożeń różnych obszarów związanych z zarządzaniem, nie tylko zarządzaniem projektami, gdzie ludzie stawiają znak równości pomiędzy wdrożeniem zarządzania zmianą, a wdrożeniem narzędzia. Narzędzie to jest coś, co ma pomóc nam w realizacji, a nie być sensem, czyli celem danej realizacji. Dlatego też tu zadaliśmy sobie dwa pytania zasadnicze. My mamy tunel rzeczywiście, dwa tunele kolejowe niedawno skończyliśmy i skończyliśmy 6 miesięcy przed terminem, więc można znaleźć odpowiednich miejscach w internecie również informacje na ten temat, na potwierdzenie tych słów. W miejscowości Czołtanowsk, też w Serbii, zostały właśnie dwa tunele prawie dwukilometrowe wybudowane. Ale wracając do naszego obecnego projektu. Co chcemy widzieć, co chcemy oglądać, co nas interesuje? No i wtedy właśnie stwierdziliśmy, że nie mamy czasu, aby w
w jakiś sposób zarządzać zmianą, czyli przyzwyczajać ludzi do jakichś nowych, wysublimowanych, fantastycznych narzędzi. Tutaj każdy mógłby wyjść ze swoją kategorią, szczególnie sprzedawcy software'u, mówiąc o tym, jakie te narzędzia są najlepsze. Więc skracając wątek, może część osób się uśmiechnie. Zdecydowaną część zarządzania operacjami w projekcie mamy zbudowanym na WhatsAppie. Myślę, że WhatsApp jako narzędzie, umówmy się, nie jest specjalnie rozbudowany i jakiś fenomenalnie nie posiada fantastycznych funkcji, które no, byłyby niewątpliwie godne polecenia, ale ma jedną zaletę. Otóż mój zespół, cały ten nasz zespół, który zajmuje się budową, począwszy od najwyższych osób w hierarchii, skończywszy na osobach naprawdę wykonujących elementarne czynności, to narzędzie posiada. Więc wybór mieliśmy dosyć ograniczony. Czego ludzie w Serbii używają? Do komunikacji wewnętrznej. Krok pierwszy, zostały nam dwa narzędzia, Viber oraz WhatsApp. Viber raczej służy do tego, żeby wysyłać sobie uśmiechnięte buźki, jakieś opisy, głównie graficznie, więc wydawało się, że to już jest zbyt nisko zawieszona poprzeczka, jeżeli chodzi o nasze możliwości. To wtedy, to, kiedy co już, to wtedy, kiedy już wiecie, że 6 miesięcy przed terminem zakończyliście projekt, to wtedy można. To wtedy można sobie rzeczywiście tort ze świeczkami, które można zdmuchnąć, faktycznie tam umieścić, ale tak, oczywiście nabijam się, natomiast w tym jest dużo prawdy. WhatsApp bardzo wiele rzeczy nam pomógł ustawić i zobaczyć z jednego powodu. Nie dlatego, że to jest świetne narzędzie, no bo nie jest, tylko z jednego powodu, że jest powszechnym narzędziem wykorzystywanym akurat w Serbii na co dzień przez ludzi, czyli nikogo nie trzeba było do tego przyzwyczajać ani zmuszać. Wszyscy i tak sobie jakieś bardziej lub mniej inteligentne teksty wysyłali za jego pośrednictwem. Dwa, stworzenie grupy WhatsAppowej i jasne określenie, co w nim ma być, a czego ma nie być i na czym polega odpowiedzialność wcześniej określonych task managerów, było elementem związanym z zarządzaniem procesu komunikacyjnego. Tak więc ustaliliśmy dosyć jasno, co i kto za to odpowiada. Odpowiedzialność jest w tym momencie taka, że wspomniani wcześniej task managerowie aktualizują nam status wszelkich zadań w toku, czyli robią zdjęcie i krótki opis w języku angielskim z uwagi na to, że na placu mamy 10 różnych narodowości. Język angielski jest no, najbardziej uniwersalny w tym momencie, w związku z tym po angielsku jest opisywana konkretna czynność, która jest wykonywana, miejsce, w którym jest wykonywana, czyli w której części danego projektu się znajduje. No i to nam zdecydowanie wystarczy, żeby zobaczyć łącznie ze zdjęciem i opisem, co tak naprawdę jest robione, a co w naszych już bardziej o wiele wysublimowanych harmonogramach i narzędziach do zarządzania z poziomu menedżerskiego miało być robione w danym czasie. I ta podstawa zupełnie elementarna plus bardziej wysublimowane narzędzie do zarządzania projektem pozwalają nam w tym momencie zbudować projekt, który jest aktualizowany w trybie codziennym i w trybie codziennym mamy też w trybie rzeczywistym informacje, że faktycznie gdzie jesteśmy, co jest robione i porównujemy to z planem bazowym. Tak więc nie o narzędzia tutaj nam specjalnie chodziło, tylko o ich dostępność, powszechność i używalność. I taki, muszę powiedzieć, że to rozwiązanie jest rzeczywiście ważne z punktu widzenia tej konkretnej implementacji. W przypadku innych firm, na przykład państwa, wydaje się, że jeżeli korzystamy z Teamsa, może to być Teams. Jeżeli korzystamy ze Slacka, może to być Slack. Jeżeli mamy wiele rzeczy ustawionych na SharePointie, też świetnie sobie da radę. Jakiekolwiek narzędzie komunikacyjne, które będzie w stanie spełnić państwa oczekiwania, będzie się do tego nadawać. Krok pierwszy, najważniejszy jest, żeby zdefiniować, jakie te oczekiwania są. I tak też ten nasz proces komunikacyjny ustawiliśmy. Oczywiście to nie jest to wszystko, bo same zdjęcia i opisy wrzucane do narzędzia są niewystarczające. Jeszcze trzeba na ich podstawie wyciągać odpowiednie wnioski i cały też proces komunikacyjny, wymiany informacji i zarządzania ryzykiem oraz postępem realizacji zbudować na podstawie cyklicznych przeglądów, które również mają miejsce, ale
ta podstawa, że jeżeli teraz Państwo by mi zadali pytanie, co jest konkretnie w danej chwili, gdzie robione, to ja do tego mam dostęp, tak samo jak inni członkowie naszego zespołu, w trybie rzeczywistym i nie musimy czekać na maile, które przyjdą pojutrze, bo umówmy się, budowlańcy to nie są osoby, które siedzą na komputerach specjalnie i w tym momencie komunikacja mailowa, czy bardziej wysublimowane narzędzia związane z koniecznością zalogowania się do komputera, z definicji stanowiłyby mniejszą wartość, bo byłyby tymi narzędziami, które byłyby aktualizowane rzadziej. Natomiast wrzucenie zdjęcia i krótki opis jest czymś, co się robi spontanicznie w tym momencie, nie tylko i wyłącznie oczywiście spontanicznie, ale też jest się do tego zobligowanym. I to jest, mówiąc nie po polsku, good enough. To, co pan mówi, ma absolutnie sens. To jakby im bardziej pan to wyjaśnia, tym bardziej faktycznie tutaj w głowie tak sobie po cichu mówię, aha, no faktycznie, bo raczej się spodziewałam, że będzie pan opowiadał o skomplikowanych ustawieniach w Asanie albo przynajmniej w Trello z milionem różnych drzewek, które, i milionem osób, które są do tego, przesadzam oczywiście, przypisane do każdej odpowiedzialności, do każdego zadania, ale faktycznie w takich sytuacjach, kiedy czasem trzeba po prostu szybko się porozumieć, a dostępu do komputera nie ma, być może ten WhatsApp jest najlepszym rozwiązaniem. Czy generalnie inna aplikacja prosta, tak dostępna? Ja przyznam szczerze, że okres poszukiwania bardzo intelektualnych rozwiązań na polu działania, ale też i prywatnym w życiu, wydaje mi się, że mam za sobą. I teraz idę zgodnie z teorią jestem prostym człowiekiem, w związku z tym potrzebuję prostych rozwiązań. To, że są w moim przypadku działają, być może nie dla wszystkich aż taki stopień prostoty byłby akceptowalny. Tutaj no, kwestią interpretacji i własnej oceny jest, jakie narzędzie należy zastosować i z kim też ma się do czynienia. Nie chodzi mi o potencjał intelektualny, bo tutaj oczywiście jest tak, że są bardzo inteligentni ludzie na miejscu, no i ci, którzy są troszkę mniej, tak jak wszędzie, w związku z tym nie chodzi tu o pozycję, rolę w strukturze, tylko raczej o to, co jest powszechne i co ma szansę zadziałać. Jeżeli mają Państwo też szczęście, że zespoły są no, bardziej cywilizacyjnie i technologicznie przygotowane do pracy w bardziej wysublimowanych narzędziach, no to powinna być to zaleta realizowanych przez Państwa projektów. My mamy, co mamy i działa, bo nasz projekt również jest przed terminem, a to się wydaje być jedną z rzeczy, która jest ode mnie i od całego naszego zespołu oczekiwana, tak więc w kontekście finalnego wyniku na ten moment odpukać, bo jeszcze mamy trochę przed sobą, ale na ten moment to, gdzie mieliśmy być, a to, gdzie jesteśmy, nie budzi żadnych niepokojów, tak więc widać, że tu konkretnie działa. W innych projektach byłam oczywiście też inne projekty jako zespół w tym momencie realizowane, aż na taki poziom prostoty nie schodziliśmy, no bo mamy ludzi bardziej pracujących w biurze, możemy bardziej złożone wymagania postawić. Przekaz mój jest generalnie taki, jest to kwestia bardzo indywidualna, z jakich narzędzi korzystamy i ponieważ są one różne, to ich uzasadnienie również w zależności od projektu, a nie od jakiejś tezy należy budować. Czyli teraz zachęcam Państwa do refleksji tak naprawdę na początku, co chcemy, a dopiero potem szukać narzędzi, które nam to dadzą. Tak, żeby nie było jak w przypadku wielu różnych firm, które wydają miliony na SAP-a, a potem wykorzystują go jak Excela. Oczywiście nic nie ujmując temu fantastycznemu narzędziu, które jeszcze tylko w cudzysłowie z uśmiechem trzeba wdrożyć, a jak wiemy, to jest sam sobie duży projekt. Tak więc poszukujmy w tym wszystkim logiki, bo logika nami powinna rządzić, a nie próbujmy zrobić coś, bo akurat inni mają. Moda w zarządzaniu jest powszechna, ale bardzo często robi spustoszenie. To teraz tak, mamy narzędzie komunikacyjne, które, jak sam pan określił, jest narzędziem dostępnym i prostym, ale samo przesyłanie sobie informacji to jeszcze za mało. Trzeba te informacje także aktualizować, tak żebyśmy wiedzieli, na jakim etapie jesteśmy. Czy w związku z tym w projekcie są jakieś zaplanowane spotkania cykliczne, gdzie państwo możecie omówić sytuację, w której aktualnie się znajdujecie? Tak, mamy takie trzy cykle, z czego jedno jest ad hocowe, dwa są wbite w kalendarz.
cykle monitorowania, cykle, które też po części można powiedzieć, że dotyczą spotkań, dwa razy z tych trzech. Pierwsze, cykle monitorowania, czyli codziennie, co tydzień, co miesiąc. Jakie są, na czym one polegają? Codziennie, no to co przed chwilą mówiliśmy, informujemy członków grupy o tym, jakie jest konkretne zaawansowanie. Natomiast przy tak dużych projektach, to właśnie wspomniani wcześniej task managerowie organizują codzienną wymianę informacji i rozdanie zadań do wykonania danego dnia swoim ludziom. Czyli tam jest ten zakres monitorowania codziennego najbardziej precyzyjnie określony i zbudowany. Codziennie, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, mają Państwo, to już uczepię się tego mostu, bo każdy z trzech projektów w tych sekcji ma pewne uwarunkowania, ale no, mamy lewy, środkowy i prawy most. Mamy trzy różne kontenery i w nich codziennie rano odbywa się tak zwane spotkanie synchronizujące. W związku z tym task managerowie, osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności, ustawiają pracę, co konkretnie ma być zrobione w tym konkretnym dniu i tego rodzaju informacja, zadania, dyskusja. To ma być krótkie, to ma być bardzo sprawne, to ma być efektywne, to jest na siedząco, a nie na stojąco, bez ciasteczek i kawy. Tego rodzaju spotkania mają miejsce. Organizacja i zarządzanie nimi po stronie koordynatorów zadań, czyli tych tak zwanych task managerów. Oprócz tego już też na właściwym poziomie, raz na tydzień ściągamy w jedno miejsce cyklicznie w poniedziałek rano task managerów, czyli osoby, które wcześniej w piątek muszą już w naszych bardziej wysublimowanych systemach do zarządzania projektami zaktualizować status realizowanych zadań, zgłosić pewne elementy, o których zgodnie z agendą poniedziałkową musimy porozmawiać i to konkretne spotkanie w czasach covidowych, nieraz realizowane przy pomocy urządzeń zdalnych przez Zooma czy Teams. Trudne okoliczności, niezależnie od tego, co planowaliśmy, nie zwalniały nas z ich realizacji. One są jak wyryte w kalendarzu, wyryte w skalę, w poniedziałek o konkretnej godzinie to spotkanie się odbywa, niezależnie co. Każdy ma stworzone wszelkie możliwe warunki, żeby w nich uczestniczyć. Dostęp z każdego miejsca do tych spotkań, fizyczne miejsce, gdzie się one odbywają. Dokonujemy przeglądu zadań wykonanych w poprzednim tygodniu, porównujemy sobie, gdzie mieliśmy być, gdzie jesteśmy, tworzymy planning na następny tydzień, rozmawiamy też o ryzykach, które mają miejsce, które mogą się zbliżyć, zapobieganiu tym ryzykom, jeżeli są blisko albo się dzieją, minimalizowaniu rzeczy, z którymi mamy miejsce. Jest zawsze mnóstwo rzeczy, o których można porozmawiać, które można wcisnąć w tę konkretną odprawę, dlatego też ważne jest, żeby mieć agendę, żeby mieć osobę prowadzącą, żeby mieć pewien rygor czasowy i też miejsce i organizacja środowiska, w których się odbywa, ma znaczenie, bo tutaj również przy tego rodzaju spotkaniach nie pozwalamy na to, aby zbyt dobre warunki spowodowały, że ludziom się uruchamia pewien gen dyskusji, czy też takich nawet autodyskusji, że przychodzi osoba i gada. Więc ewidentnie jest powiedziane, kto ma na tym się pojawić. Formuła, tak jak mówimy, część osób zdalnie, jeżeli akurat nie ma na odbudowie, jeżeli są, no to fizycznie są ściągane w to jedno miejsce. Stały moment w kalendarzu, co tydzień wszystko to konkretnie ma miejsce. Plus raz na miesiąc odbywają się przeglądy strategiczne projektu. Innymi słowy, w tym biorą udział trzej kierownicy projektu z trzech sekcji, w tym bierze udział oczywiście zwoływane ad hocowo osoby z pozycji task managerów, jeżeli w tym momencie jakieś zagadnienie bardzo mocno związane z realizacją poszczególnych zadań jest uwzględniane. No i oczywiście zamawiający sponsorzy projektu, sama siła najwyższa w organizacji też bierze udział. Co jest ważne, dlatego o tym chciałem powiedzieć, żeby nie mieszać tych trzech spotkań mentalnie. To znaczy, żeby na spotkaniach strategicznych nie zajmować się operacjami, na spotkaniach taktycznych nie zajmować się operacjami, czyli znowu nudnie, ale konsekwentnie.
pokaż mi, jak mnie mierzysz, tak jak się zaczynam zachowywać, to jest stara prawda biznesowa. W związku z tym jest nieograniczona możliwość marnowania naszego czasu na czynności zbędne. Jeżeli Państwo nie ustalą, jakie są wymagania dotyczące poszczególnych procesów komunikacyjnych i tych właśnie spotkań codziennych, cotygodniowych, comiesięcznych, to one będą puchnąć i będą zbliżać się coraz bardziej w kierunku spotkań operacyjnych. I proszę sięgnąć pamięcią. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, w związku z tym nieraz chcieliśmy porozmawiać o strategii zarządzania projektami, ale zawsze rzeczy operacyjne spowodowały, że zajmowaliśmy się tym, co jest ważne akurat w tym momencie, mniej, ale za to pilne. Dlatego też wracając do mojej teorii, sprawy operacyjne załatwiajmy codziennie. Sprawy taktyczne, czyli z pewnego oddalenia, miejmy na to czas i zabukujmy w kalendarzu, miejmy czas na to, żeby się przygotować. Sprawy strategiczne, jeżeli nie są wymagane przez sponsorów projektu, również miejmy przestrzeń na realizację tego elementu. Jeżeli te trzy rzeczy zaczniemy mieszać, to stawiam hipotezę, że Państwo nie zarządzają strategicznie i taktycznie projektem, tylko zarządzają cały czas operacyjnie, a wyłącznie osoby się zmieniają. I tutaj ładnych parę lat doświadczeń i obserwacji w tym zakresie mam, żeby tak ostro stawiać tę tezę. Panie Tomaszu, tak się zastanawiam, co by Pan doradził naszym słuchaczom, którzy być może jeszcze z zarządzaniem projektami nie mają do czynienia, ale wysłuchali Pana opowieści o tym, jak się buduje autostradę w Serbii, jak się buduje tunele, mosty, poczuli te emocje, poczuli ten, nie wiem, może zew przygody nawet, no, w każdym razie inną pracę od takiej typowo biurowej, może stwierdzili, że chcieliby spróbować swoich sił w takich wyzwaniach. Jaką ścieżkę kariery powinni wybrać? Od czego powinni w ogóle zacząć? Dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, to musi być, wziąłem oddech. Czuję presję tego, co powiem. Generalnie. Pierwsza rzecz, to musi być świadomy wybór. To jest tak, jak młoda osoba zaczyna śpiewać i zaczyna osiągać pewne sukcesy, z czegoś rezygnuje. Z młodości zazwyczaj. No, dumnie zabrzmiało, ale generalnie chodzi o to, że zarządzanie projektami jest fantastyczny obszar. Tylko pewnie dla mnie i dla części osób, dla części nie. Jeżeli lubimy stabilność, jeżeli lubimy niezmienność, jeżeli, tak jak część moich sąsiadów dzisiaj rano, jak wychodziłem z psem, widziałem 7:00, pół osiedla wyjechało i pojechało do pracy. No i pewnie koło 16 z minutami wrócą, o ile ominą korki, bo inni też wracają w tym czasie. Jeżeli lubimy taką stabilność, to posłuchajmy o zarządzaniu projektami, ale trzymajmy się od tego z dala. I to mówię jak najbardziej trochę dowcipnie, trochę serio. Ale druga rzecz. Coraz więcej biznesów, a powiem, że za chwilę prawdopodobnie dominująca część wszelkich biznesów, które nam się wydaje, że tam z projektami, co tam do czynienia, jesteśmy tu na produkcji, mamy stałe serie. O, uwaga, stałe serie są coraz krótsze, coraz więcej mamy rzeczy, które są indywidualne, złożone, ale tak naprawdę niepowtarzalne, wymagające modyfikacji. Coraz więcej w tym, co robimy, będzie projektów. Tak więc jeżeli czujemy taką rzeczywiście taki zew biznesowy i mamy świadomość co do tego, że faktycznie wszystko, co robimy, staje się coraz bardziej niestabilne, zmienne, elastyczne, wymagające szybkiego procesu dostosowania, to prawdopodobnie wiedza w zakresie projektów będzie potrzebna. No i oczywiście proponowałbym dwie rzeczy. Pierwsze, warto mieć podstawy. I nawet jak bardzo nie lubimy rzeczy podstawowych, szkoleń, studiów podyplomowych, też spotkań w ramach MBA, jakakolwiek ścieżka dla Państwa korzystna i wymagana i potrzebna, zachęcam, dlatego że to buduje pewien aparat pojęciowy. Ale też zachęcam do drugiej rzeczy, żeby tę wiedzę mieć możliwość gdzieś stosować, czyli tak naprawdę zderzyć. Najlepsze zajęcia, które są w tym zakresie prowadzone, są oczywiście prowadzone w formie warsztatowej i mamy możliwość razem z innymi członkami zespołów popracować nad konkretnymi tematami. Tylko że w ramach
edukacji to są wciąż jednak w zdecydowanej większości tematy realizowane, chociażby po części teoretycznie, na przykładach nie mających faktycznego przeniesienia w rzeczywistości biznesowej. Dlatego też proponowałbym, aby tę wiedzę najszybciej jak się da stosować w praktyce, popełniając błędy. Lepiej zrobiąc 3 kroki do przodu i 2 do tyłu, wciąż mamy 1 krok do przodu. W związku z tym włączyć turbo, 6 wiek, zacząć czytać, uczyć się, słuchać osób, które w tym zakresie mają dużo do powiedzenia i przenosić to, czyli korzystać z formy edukacyjnej, łącząc z bieżącą praktyką swoją własną i z otwartością na to, że nie od razu Kraków, Rzym czy jakiekolwiek piękne miasto zbudowane, Poznań, Wrocław, również Warszawa, inne z naszych kategorii się mieszczą w tejże kategorii. Nie od razu one powstały, w związku z tym z pewnością ludzie popełniali jakieś błędy, robili coś nie do końca zgodnie z tym, co teraz jest mainstreamem, ale robili. Najgorzej jest siedzieć z tyłu, obserwować i krytykować. Loża mapetów, loża szyderców. Jeżeli pójdą z Państwa w stronę zarządzania projektami, to będą takich szyderców, takich poprawiaczy, ludzi, którzy nigdy nic nie zrobili, ale zawsze wiedzą o czymś, jak należałoby zrobić więcej. To jest chleb powszedni, są wszędzie dookoła. Trzeba na nich nie zwracać uwagę, popełniać własne błędy, budować zespoły, iść do przodu, bo w przeciwnym wypadku pytanie jest o wybór strony. Albo będziemy krytykami, którzy są teoretykami, albo będziemy praktykami, którzy jeszcze dodatkowo mają jakieś solidne podstawy teoretyczne, właściwe certyfikaty. I tutaj edukacja i wiedza w zakresie zarządzania projektami idzie bardzo, bardzo, bardzo szybko do przodu. Moim zdaniem warto wiedzieć, co piszczy, w której trawie, jakie są różnice pomiędzy metodami, metodykami, podejściami. Nie być człowiekiem jednej książki, czyli wybrać sobie jedną metodę i myśleć, że zawsze ona będzie obowiązująca, tylko rozwijać się. I moim zdaniem właśnie te formy edukacyjne mają tutaj duże zastosowanie, bo skracają czas pozyskania przez Państwa wiedzy. Jak do tego się dołoży wiedzę praktyczną, no to powinno być to coś, co pozwoli robić projekt za x, potem 10 razy x, a potem 1000 razy x wartości budżetu, który faktycznie... No pamiętam też pierwsze projekty, które monitorowałem, nadzorowałem, no to nie były tej klasy projektami, co wcale nie oznacza, że były łatwiejsze. A wręcz powiedziałbym, chyba nawet dla mnie trudniejsze ze względu na stres, który się z tym wiązało. Więc proszę sobie zaplanować swoją ścieżkę rozwoju, z tym, że zastrzeżeniem, że to nie jest ścieżka dla wszystkich, bo wiąże się też z pewnymi wyrzeczeniami, chociażby to, że będą Państwo musieli uczyć się całe życie. Zatem zachęcamy do nauki, zachęcamy do testowania, sprawdzania i też praktykowania, bo to najważniejsze. Panie Tomaszu, bardzo Panu dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Wręcz w jej trakcie chciałam, aż zastanawiałam się, co mogę teraz zrobić, co zmieni, żeby faktycznie też być częścią zespołu, który buduje tunele albo mosty. Nie wiem, czy będzie mi to dane, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze, być może jeżeli są na tym etapie tworzenia, projektowania swojej ścieżki kariery, to może też się poczują zachęceni i w tym kierunku pójdą. Zapraszam kilka osób, które wyraziły ochotę, już tam z nami pracują, więc można powiedzieć, że to jest projekt taki, który niczym w dawnym przyjęliśmy pewne miecze, chociaż i też mieliśmy swoje, tutaj też dobrych osób nigdy za dużo. Zachęcam do rozwoju w tym obszarze. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję, mam nadzieję, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Liczę na to. Pozdrawiam. To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają...